Cześć! Jesteśmy dzisiaj na rynku rzeszowskim. Sprawdzamy, co w tym roku przygotował na święta Rzeszów. Jesteście ciekawi? Oglądajcie dalej! Wyglądają twoje przygotowania do świąt? No, ja już zaczęłam przygotowania na Mikołajki, tak? Więc pierwsze świąteczne prezenty dla znajomych, dla rodziny. No i pewnie większość będzie przed Wigilią. Już taki gorący okres, gotowanie, niegotowanie, pieczenie i takie tam różne. Dużo książek trzeba będzie sobie przygotować, bo sesja się niedługo zbliża. No i prezenty na pewno zrobić najbliższym znajomym i rodzicom. A tak, to. Bilet na pociąg chyba będzie jeszcze kupić, żeby się złapać na tą zniżkę dodatkową 20%, nie? A tak, to nie wiem, może kolega nie chce się jeszcze. Ciebie jak wyglądają? No, myślę, że przygotowania do Wigilii będą jednak takie najpiękniejsze z tego wszystkiego, bo będziemy z rodziną wspólnie piec ciasta, gotować różne potrawy i to jest naprawdę fajne, że można spędzić jakiś czas tak wspólnie z rodziną. To ja szczególnie sprzątam dom, oczywiście choinkę ubieramy. No i no, ogólnie takie tam porządki, nie wiem co dalej powiedzieć. Przygotowujemy potrawy, robimy różne rzeczy, no. Przygotowujemy się też emocjonalnie, śpiewając kolędy, przygotowując się w szkole do różnych uroczystości, do wigilii klasowych i tak wyglądają nasze przygotowania. Co jest dla ciebie najważniejsze w świętach? Znaczy, najważniejsze to jest chyba ta Wigilia spędzona w gronie rodzinnym, później pierwszy dzień, drugi dzień świąt, kiedy już możemy sobie pozwolić na to, żeby więcej spotkać się z znajomymi, nawet z roków akademickich, jeżeli jest taka opcja. Taka atmosfera właśnie świąteczna, to taka, nie wiem za bardzo jak to opisać, ale właśnie to, że można się zobaczyć ze swoimi bliskimi i tak dalej. No i to są chyba właśnie te święta, które najbardziej lubię podczas całego roku. No i ten okres właśnie świąteczny. Od teraz właśnie co będzie wolno, od 20 jakoś do nowego roku. Dla ciebie też to jest najważniejsze? No myślę, że takie spotkanie właśnie w takim rodzinnym gronie, wszyscy się zjeżdżają, wspólnie składamy sobie życzenia, dzielimy się opłatkiem, myślę, że to jest naprawdę zawsze cenne przeżycie. Czy pogoń za prezentami jest teraz najważniejsza, czy jednak spędzenie czasu z rodzinką? No nie powiem, pogoń za prezentami jednak jest, ale mi się wydaje, że prezenty nie grają tutaj największej wagi, że najważniejsze jest właśnie to spędzenie czasu z rodziną, kiedy wszyscy przyjeżdżają z różnych miast i siadamy przy jednym stole. Myślę, że to jest najważniejsze. A dla ciebie? No szczególnie dla nas, dla już starszych, to myślę, że prezenty już nie są tak ważne, ale wiadomo, te młodsze dzieci to pragną tych prezentów. No i wydaje mi się, że no najważniejsze jest to, żeby spotkać się z rodziną przy stole wigilijnym.